witam. Zanim zaczniecie Państwo oglądać film, to jest taki króciutki wstęp przed filmem, ponieważ zapomniałem powiedzieć o tym, że podczas pompowania, podczas nabijania ciśnienia w zbiorniku, gdzie jest paliwo, tam piszą, zresztą tutaj nawet jest instrukcja, żeby pompować 25 do 40 razy. Nie? Ale można to też zauważyć w inny sposób, ponieważ gdy ciśnienie w zbiorniku już jest wystarczające, zaczyna wypychać ten bolec, ten malutki tutaj. Czuć po prostu pod palcem, że w momencie, gdy ciśnienie jest ok, bolec zaczyna wychodzić. Przestajemy pompować, za 2-3 godziny nawet nie trzeba liczyć tam ile. Parę razy podpompować, bolec wychodzi, znaczy ciśnienie jest ok. Co mogę powiedzieć po kilku spływach? No lampa naprawdę no, dobrze się sprawowała. Może na samym początku wzbudzać takie samo rozgrzanie tej lampy, rozpalenie trwa tam około 2 minut, zanim to się wszystko nagrzeje, zanim ona zacznie prawidłowo działać. No ale świeciła kilka godzin ładnych, parę nocy. Można powiedzieć spokojnie na pełnym zbiorniku te 8-9 godzin świeci na maksa, więc naprawdę dość dobrze się sprawdza. Oczywiście trzeba się też zaopatrzyć w kilka dodatkowych tych koszulek. Ja od razu kupiłem tam 6-8 sztuk, tak na wszelki wypadek. Chociaż nie było mi to potrzebne, ponieważ no, na razie ta koszulka żarowa się trzyma i na razie jest ok. Lampa jest wyczyszczona po sezonie. W każdym razie no, bardzo dobry zakup. To jeszcze przepraszam za moje niecenzuralne słowa na filmach. Zwłaszcza na tym filmie, może trochę za dużo wypiłem. Jednak był to spływ, pierwsze odpalenie lampy. Sorry, zapraszam na film. Witam. Dzisiaj pokażemy lampę Colemana North Star na benzynkę bezołowiową. W zestawie oczywiście mamy lampę. Uchwyt. I jeden żarnik. Instrukcje obsługi. Gwarancja 3 lata. W instrukcji obsługi dokładnie jest pokazane, każda część jest rozrysowana, więc można sobie zamówić na eBayu amerykańskim krok po kroku wszystkie kurwa części, przepraszam, wszystkie części. Tutaj oczywiście mamy wszystko rozrysowane, jak montować żarnik. Na drugiej stronie mamy jak odpalić lampę. Oczywiście opisane jest we wszystkich językach, tylko nie po polsku. Nie wiem dlaczego ta lampa kurwa zgasła w tej kamerze. No ale dobra, jedziemy dalej. To sobie odpuścimy i tak. Odkręcamy górę. Obiecałem żonie, że nie będę przeklinał, ale zdarza. Jakoś tak wyszło. I tak. Tutaj oczywiście lejemy paliwko. Tu jest podkręcanie, dozowanie paliwa. Tutaj jest pompa. A z tej strony tutaj jest żarnik. Dokładnie to widać, jak zasuwa żarniczek. Na jednym paluszku AAA. Może wyciągniemy żarnik. Najpierw. Żarnik jest bardzo fajnie montowany, na pewno dużo lepiej niż w tych lampach takich, które mamy tutaj.
To są takie lampki camping gazu, też bardzo fajne. Ale tutaj jest bardzo sprytny ten montaż. Są takie druciki. Montaż trwa 2 sekundy. Potem wystarczy żarnik wyprostować i go po prostu podpalić. My nie zrobimy to za pomocą zwykłej zapalniczki, bo oczywiście byłoby to za proste. Żarnik trzeba spalić. W momencie, gdy żarnik jest spalony, możemy spokojnie założyć klosz. Musimy trafić tutaj na te uszy, te otwory, które tutaj są, żeby trafiły tutaj z tej strony chyba jest. Gdzie to jest? A tutaj jest. Tu jest takie ucho. O właśnie. I możemy spokojnie założyć górę. Ten uchwyt do trzymania. O. Teraz możemy nalać paliwa. Sam uchwyt, sam ten korek do paliwa jest bardzo fajnie uszczelniony, a więc no, nie ma możliwości, żeby tam ciśnienie uciekło z tego. Paliwka wchodzi prawie 1 litr i możemy do tego użyć albo zwykłych takich lejków. Oczywiście no, jeżeli nie zależy nam na czystości tego paliwa i no, wiadomo, że może się to potem przykłać, albo możemy użyć takiego lejku, który od razu jest sitkiem. To jest lejek Optimusa. O, jest sitko i wtedy na pewno żadne zanieczyszczenia nie dostaną nam się do środka. Dodam tylko, że pełny zbiornik paliwa wystarczy nam w granicach około 14 godzin takiego lightowego świecenia do 8 godzin takiego świecenia na maksa. A więc jeżeli odpalimy lampę na maks, to jest w granicach 200 W. 200-220 W. Chwilę to potrwa. My tutaj zalejemy zbiornik, można powiedzieć, do pełna. Teraz musimy napompować w granicach 30-40 razy. Już? No i dobrze. I teraz odkręcamy lampę na maksa.
i zapalamy z tyłu żarnikiem. Może na początku nie wygląda to zbyt pięknie, bo wiadomo, że to musi się rozpalić ta grzałka, która podaje paliwo, a więc paliwo musi być w formie, znaczy w takim stanie parującym. To musi chwilę potrwać po prostu. To nie jest tak, że od razu ta lampa się rozbuja na maksa. To trwa 20-30 sekund. W instrukcji jest tak, żeby po 20-30 sekundach zakręcić dopływ. Całkowicie zamknąć. W tym momencie uformował nam się całkowicie tutaj ten żarnik. Nie wiem dlaczego to tak akurat jest, ale... Dodam tylko, że paliwo jest podawane tylko z góry. Nie jest tak, że paliwo jest podawane z góry i z dołu. Jest podawane tylko z góry. Żarnik ma tak około 10 cm. I teraz spokojnie możemy odpalić lampę jeszcze raz. Lampa ma moc w granicach około 200-220 W. To po prostu chwilę trwa. To nie jest tak, że ta lampa od razu nam się rozpali ten żarnik. Po prostu podawanie paliwa musi się to wszystko nagrzać. Jest różnica pomiędzy tymi lampami, które tutaj mamy, nie wiem czy ona, wydaje mi się, że nie wiem czy ona ma 200 W, akurat no, może, ta lampa Camping Gazu ma 80 W. Ta tutaj ma w granicach też koło 80 i ta wisząca też ma 80 W. No ta tutaj faktycznie jest dużo jaśniejsza, no może ma ze 200, ale... Ale świeci naprawdę jasno. Wydaje mi się, że taka jedna lampa na biwaczek w zupełności wystarczy. Bardzo fajny zakup. Może nie jest to tania rzecz, ale... Litr paliwa kosztuje w granicach 5,50, 8 do 14 godzin świecenia, więc to jest naprawdę... Polecam. Zapraszam na inne filmy na YouTube. Tutaj jest 80 W, a tutaj jest 200. Tylko i 100 milionów much w środku, może tego nie widać, ale po prostu trzeba czyścić potem tą lampę.
O, może teraz lepiej widać. Po prostu po takim jednodniowym trzeba po prostu to wszystko wyczyścić, bo tutaj jest mógł więcej. Można kurwa kanapkę smarować. Lampa waży 1,8, prawie 2 kg, oczywiście bez paliwa. Świeci około 14 godzin w trybie takim troszeczkę no nieodkręconym na maksa, a 8 godzin na full, na pełnym zbiorniku. Na kartonie już ma 220 W. Oczywiście jeżeli się wywróci, to teoretycznie ma jakieś tam odcięcie chyba tego paliwa, że przestaje świecić. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. No i jest 3 lata gwarancji. Bardzo fajna lampa. Na pewno taka duża świeci jak te trzy takie małe, więc no oczywiście te butle, ten gaz w tych mniejszych jest na pewno dużo droższy, to około 30 zł taka butla kosztuje, a litr paliwa 5,50, no bezołowiowego. Dzięki, zapraszam na inne swoje filmy.